Dzień dobry, witam Państwa. Ponownie Przemysław Goranin dla przypomnienia jestem absolwentem administracji i pedagogiki, uczę także przedmiotów prawnych w szkole policjalnej dla dorosłych i dzisiaj będę zgodnie z zapowiedzią mówił o nietykalności osobistej, nietykalności cielesnej, a kiedy. O tym zaczniemy mówić, przeczytam najpierw bardzo ważne artykuły. Przede wszystkim, artykuł 38, który mówi Rzeczpospolita Polska, zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia. Więc, kiedy przejdziemy jeszcze do artykułu 41, paragrafy od 1, między innymi, od 1 do 5 właściwie. To każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą. Pozbawienie lub ograniczenie wolności może nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonych w ustawie. Paragraf drugi. Każdy pozbawiony wolności, nie na podstawie wyroku sądowego, ma prawo odwołania się do sądu w celu niezwłocznego ustalenia legalności tego pozbawienia. O pozbawieniu wolności powiadamia się niezwłocznie rodzinę lub osobę wskazaną przez pozbawionego wolności. Trzeci paragraf. Każdy zatrzymany powinien być niezwłocznie w sposób zrozumiały dla niego poinformowany o przyczynach zatrzymania. Powinien on być w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania przekazany do dyspozycji sądu. Zatrzymanego należy zwolnić, jeżeli w ciągu 24 godzin od przekazania do dyspozycji sądu nie zostanie mu doręczone postanowienie sądu o tymczasowym aresztowaniu wraz z przedstawionymi zarzutami. Każdy pozbawiony wolności powinien być traktowany w sposób humanitarny. Każdy, bezprawne pozbawie, każdy bezprawnie przepraszam, pozbawiony wolności ma prawo do odszkodowania. I Przejdźmy teraz już do omówienia, bo podałem teraz, właśnie paragrafy artykułu. A więc, no, wiadomo, że naruszenie nietykalności osobistej. To jest artykuł, zaraz przejdziemy sobie do artykułu, proszę Państwa. 217-217a. Będziemy też poruszali się w obszarze kodeksu karnego, a więc, kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, podlega grzywnie karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jeżeli naruszenie nietykalności wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego, albo jeśli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności, sąd może odstąpić od wymierzenia kary. Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego, proszę Państwa. A więc, na przykład, może się zdarzyć, że sąsiad sąsiadowi da przysłowiową bańkę w twarz czy w głowę, to już jest naruszenie nietykalności, oczywiście, że jest. Natomiast, jeżeli ten sąsiad, który oberwał cios w twarz, w głowę, na przykład na przykład wyzywał, zachowywał się wyzywająco, odgrażał się lub co gorsza też kierował groźby karalne, albo po prostu wyzywał tego sąsiada, prowokował, to można odstąpić od wymierzenia kary, tak samo jeżeli ten pokrzywdzony także naruszył nietykalność, czyli ten go uderzył w głowę yy, lub w twarz nie, nie powtórzył ciosu, ale tamten mu oddał, no to można odstąpić od wymierzenia kary i zawsze jest oczywiście ściganie oskar yy, oskarżenia prywatnego. Trzeba samemu to zgłosić yy, tylko i wyłącznie. To tak z, właściwie z grubsza. To jest tylko jeden z przykładów, naturalnie. A nietykalność cielesna to jest właśnie tak zwana wolność człowieka przed niechcianym naruszeniem jego strefy cielesnej. Więc wygląda to tak, że nie, nie można yy, Jakiekolwiek czynności wobec ciała człowieka yy, nie można podejść. Druga osoba nie może takich czynności podejmować. I na przykład taką nietykalność cielesną osoby. Naruszeniem może być na przykład spoliczkowanie kogoś, czyli tak zwane danie z liścia, jak to się mówi kolokwialnie w slangu, w języku młodzieżowym, jakieś popychanie, oplucie, albo się kogoś obleje płynem. No niekoniecznie z żrącym, ale, ale w ogóle. Czy jakąkolwiek substancją. I tutaj także dotyczy to osób małoletnich, nieletnich, niepełnoletnich oczywiście. I ktokolwiek. Tutaj już sobie przejdziemy teraz do kodeksu karnego. Nietykalność cielesna. To, co mówiliśmy, artykuł 217. Kto uderza człowieka w inny sposób, narusza jego nietykalność cielesną. Powtórzę jeszcze raz. Podlega grzywnie karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. I. O tym wyzywającym zachowaniu mówiłem, że można odstąpić lub kiedy ktoś po prostu odda najzwyczajniej w świecie, a to się zdarza to często. I jeszcze mówi, mówiłem o tym opluciu. Y, oczywiście to nie tylko musi być uderzenie, może to być oplucie. Można, tak jak mówiłem, dać komuś z przysłowiowego liścia, czyli uderzyć w twarz, poszarpać, oblać czymkolwiek, y, nawet oblanie zwykłą herbatą może być zimna to już jest też naruszenie. Ukuć jakimś czymś ostrym. E, przykładowo w liceum kolega koledze, kolegę ukuje e, cyrklem. E, ja znam przypadek z mojej szkoły podstawowej, kiedy kolega ukuł cyrklem drugiego kolegę i tak głęboko, że naruszył jego nerw. I tamten trafił do szpitala. Oczywiście kopnięcia, no to jest oczywiste. Strącenie okularów. A nawet jeżeli podchodzi jakiś agresywny człowiek na ulicy i drugiemu człowiekowi. Bierze okulary i zrzuca. Czy mają między sobą jakieś zatargi. No, nic nie może, nie może nie może do tego dojść. Oczywiście jak wiadomo, także nawet czynności, już o podtekście seksualnym jak pocałowanie, klepanie, wiadome miejsca, na przykład, kobiety. Tak. Natomiast jeżeli pocałowanie, pocałunek jest to jakaś forma zarotu, które kobieta akceptuje i odpowiada, to wiadomo, że nie mówimy o naruszeniu nietykalności. Natomiast jeżeli odbywa się to na siłę, jest to już naruszenie nietykalności cielesnej, nie da się ukryć. I co więcej, dzisiaj na przykład, takie wymierzanie klapsów w dziecku. Czy nawet klaw pośladek, to, to już nie jest forma wychowawcza. Kiedyś dzisiaj to jest niestety ma to znamiona przestępstwa i ani rodzice nie mogą uderzyć dzieci, ani dzieci rodziców. Jedno i drugie jest naruszeniem nietykalności cielesnej. I tutaj także mówiliśmy jeszcze między innymi właśnie o osobistej nietykalności cielesnej. Cielesna tu już poruszamy się w obrębie, tak jak mówię, kodeksu karnego. I jak wygląda jeszcze to naruszenie, jeżeli mamy tak opisać ten czyn przestępczy? To jest, wiadomo, naruszanie, jak już mówiłem, przed niepożądanym, niechcianym jakimś przekroczeniem, naruszeniem jego strefy cielesnej i w związku z tym. Mamy, wszyscy mamy prawo oczekiwać, że zostanie zachowany dystans, że nasza strefa nie zostanie naruszona, i jest co więcej nietykalność cielesna w katalogu tak zwanych dóbr chronionych przez artykuł 217 paragraf 1 kodeksu karnego. Wspominałem już o tym, mówiłem o tym artykule, czytałem i kiedy wiąże się to z godnością osobistym tą człowieka i naruszenie. Podlega tak zwanej odpowiedzialności karnej. Jak już mówiłem, ściga się takie naruszenie z oskarżenia prywatnego, a więc bez udziału policji, prokuratury, między innymi. I na przykład yy, zgodnie z artykułem 217 Kodeksu Karnego, takie naruszenie. Ma tak zwany charakter prywatno-skargowy. Więc artykuły, które już wymieniałem. Wiadomo, że jeżeli na przykład dochodzi do procesu, yy, i ten proces jest spowodowany naruszeniem nietykalności cielesnej, to nie ma tu już żadnego postępowania przygotowawczego, nie jest prowadzone takie postępowanie, Przygotowawcze. I wszystkie czynności, postępowanie dowodowe realizuje się w związku z tym wnioskiem od prywatnego oskarżyciela lub z urzędu po wniesieniu prywatnego aktu, prywatnego aktu oskarżenia. I tak realizowane są te wszystkie czynności dowodowe, postępowanie dowodowe. A jeżeli ktoś się dopuszcza właśnie tego naruszenia nietykalności cielesnej, to takim wyborem, taką alternatywą może być kara grzywny, może to być także pozbawienie wolności albo ograniczenie wolności. I jak dochodzi do przestępstw? Co mieści się w tym spektrum, w tym zakresie? Kiedy na przykład te, które można zaliczyć do niety naruszenia nietykalności cielesnej. No, oczywiście, uderzenie, to co już mówiłem. Tam, gdzie jest ten kontakt fizyczny. I nie musi to być też uderzenie jakieś bardzo bolesne, ale zwykłe klepanie na przykład w miejsca, które do tego nie służą, kobiet. Mężczyzn także, oczywiście. Takie rzeczy się też zdarzają. Co tutaj możemy, o czym możemy mówić? Mówię o tym oblaniu płynem, przytrzymaniu, kiedy nęka się poniża drugą osobę, na przykład przytrzymuje się ją i, i jakoś poniża w jakiś sposób, lży. Jeżeli zrzucamy komuś kapelusz, czapkę, yy, wspominałem o strąceniu okularów także, yy, tak zwany liść, czyli policzek, yy, kiedy szarpany jest człowiek, szczypany. Pluty, albo pocałowana zostaje kobieta bez jej woli, czy może no, to być też mężczyzna, no, dzieją się takie rzeczy, nie oszukujmy się. Czyli te wszystkie takie. Wszelka ingerencja sprawcy naruszenia nietykalności cielesnej, wszelka ingerencja w cielesność drugiej osoby, tak? A więc przede wszystkim, no, intencja takiego naruszenia to. Ma na celu atak na godność osobistą pokrzywdzonego, a nie jakieś wyrządzenie fizycznej krzywdy. Bo, tak jak mówiłem, ten ból nie musi być zamiarem, bo zwykły pocałunek, yy, czy na przykład podchodzi mężczyzna i całuje kobietę w szyję, yy, bez jej zgody, policzek, wszędzie. Albo, albo łagodnie dotyka, nawet pociera. Wiadomo, to są. No to już ma to, czynności już, yy, związane z seksualnością. Więc nie musi to być zadawanie bólu fizycznego. Wiadomo, że takie przytrzymywanie tej osoby przy takich tych czynnościach już o charakterze seksualnym, to mogą pozostawić jakieś takie ślady, sińce, jakieś zadrapania, yy, otarcia. I w tym momencie naruszenie takiej nietykalności to jest zdarzenie prawne, nie powodujące jakichś zmian w apominium, zmian fizyczności tej osoby. I nie ma tutaj żadnych trwałych śladów, ewentualnie jakieś przemijające, takie krótkotrwałe, które się goją gdzieś, tak? ślady. I kara w tej karze, tej karze podlega zachowanie bez jakiegokolwiek uwzględnienia następstw tego, temu, tego zachowania. Mamy o ten cały katalog, te wszystkie przesłanki o, są tutaj wypisane, umieszczone. W rozdziale 19 kodeksu karnego, między innymi. Co jest jeszcze tutaj? Tak zwany stopień społecznej szkodliwości przestępstwa. No, wiadomo, jeżeli narusza się nietykalność cielesną, to nie rozpatruje się, nie analizuje się jakichś skutków mających tak zwany charakter materialny, tylko. Rozpatrywaniu, ocenie, analizie podlega rozmiar tzw. straty moralnej osoby, która została pokrzywdzona, i tutaj najpierw trzeba oczywiście uznać, czy faktycznie to powstało. Jeżeli to się dzieje, to w tym momencie dochodzi do ustalenia wielkości tego. Mamy jeszcze coś takiego przy naruszeniu nietykalności cielesnej, jak tak zwany wyższy stopień społecznej szkodliwości, i tu bierzemy pod uwagę zamiar bezpośredni. Następnie jest też ten tak zamiar ewentualny, lekkomyślność i stopień taki najniższy już w tej hierarchii, naruszenie w wyniku tak zaniedbania i za taki czyn o szkodliwości mniejszej, mniejszej szkodliwości społecznej, to uznawane są na przykład Jakieś przestępstwa, które zostały popełnione w tak zwanym stanie ograniczonej poczytalności, ale o ich większym stopniu to tutaj już zaświadcza tak zwany zamiar przemyślany przez sprawcę. To właściwie tyle mogę powiedzieć dzisiaj o nietykalności cielesnej oczywiście. Bo zapowiadałem ten temat już od jakiegoś czasu. Niebawem już przygotowuję kolejne nagrania. Yy, między innymi o naruszeniu też godności. Będę opowiadał jeszcze o innym takim przekraczaniu tutaj prawa. I kiedy mówimy jeszcze o nietykalności osobistej, niecielesnej osobistej, to, o czym mówiłem na początku, to bierzemy pod uwagę także. Wolności osobiste, mówiłem o ochronie prawnej prywatnego życia rodzinnego, czci, dobrego imienia. Mam także nagrania, które mogą Państwo przesłać o naruszeniu dóbr osobistych. To jest to akurat w kodeksie cywilnym. O prawie do wolności już mówiłem, właściwie na początku, a więc. Na dzisiaj, proszę państwa, to już wszystko. Zapraszam na kolejne nagrania i życzę państwu jak najwięcej po prostu bezpieczeństwa, a jeszcze będę miał niebawem nagrania na ten temat, czym się różni donos od skargi. Bo my obciążeni dziedzictwem komunizmu pamiętamy czas, kiedy donosicielstwo było rozpowszechnione, system komunistyczny to pochwalał, jeszcze wynagradzał finansowo i niektórzy nie chcą składać skargi. Są obywatele, którzy nie chcą sk składać skargi na policję, bo mylą to z donosem. Ja będę... i to jest właśnie bardzo złe. Uważam, że... znaczy uważam. prawą, mówi jasno i wyra odróżnia donos od skargi, więc niebawem też będę o tym mówił, bo to jest... Niesamowicie ważny temat. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Życzę Państwu jak najwięcej spokoju, radości. Mamy wiosnę już niebawem. Do usłyszenia.